przyjechałem trochę wcześniej oglądać wystawę o okrosie, to byłaby jakaś szalone marnotrawstwo, gdyby krosy ostrzeszowskie przetrwały 50 lat i z powodu braku pieniędzy gdzieś to by się miało zakończyć. Państwo na pewno widzicie to samo, co widzi każdy z nas. Jest wielka moda na bieganie, jest wielka moda na ruch w Polsce i instytucja tak wyjątkowa jak Krosy Ostrzeszowskie, tak zasłużona, powinna się wstrzelić w ten trend, powinna być na czele takich identyfikatorów miasta i regionu. W związku z tym umówieni jesteśmy, że po wyborach podejmiemy ten temat z punktu widzenia stworzenia jakiegoś takiego trwałego systemu gwarancji, żeby po prostu inicjatywa, której mnie zawsze Jurek Meklers przekonywał, żeby przetrwała i żeby się rozwijała, żeby wykorzystać taki wyjątkowy moment, w którym rzeczywiście ludzie garną się do tego typu sportu, no i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście Ostrzeszów pozostał takim mocnym punktem na mapie. To z mojej strony wstępu, zachęty Paulina. Coś. Nazywam się Paulina Manaś i mam to szczęście, żeby być w ekipie Marka tutaj na liście kandydatów w Wielkopolsce z numerem 2. Kandydat. Jesteśmy bardzo w tej sprawie precyzyjni, ponieważ mamy listę suwakową, jesteśmy z tego dumni. Ona mnie zawsze poprawia, jak ja nie dodam kandydatów. Ja już się generalnie, tak jak Marek wytłumaczył, niedawno rozpoczęłam moją kampanię Wielkopolska. Od kilku lat mieszkam w Brukseli, zajmuję się polityką społeczną i polityką zatrudnienia. Pracowałam dla kilku organizacji pozarządowych, zajmując się rzecznictwem do Unii przeciwko wykluczeniu społecznemu. Z tego powodu w tej kampanii między innymi koncentruję się bardzo mocno na problemie bezrobocia wśród młodzieży. Generalnie w Polsce mamy naprawdę zastraszający poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, to jest 26,5%. I tutaj w samej Wielkopolsce 40% osób bezrobotnych to są ludzie poniżej 30 roku życia. I to ma kilka bardzo poważnych konsekwencji dla całej Wielkopolski. Jedno to jest to, że ten brak stabilności w życiu młodych ludzi powoduje, że oni nie zakładają rodzin, czyli jest niska dzietność. Też musimy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli osoba młoda pracuje, to czterokrotnie częściej niż osoba starsza jest na umowie śmieciowej. Także no, ludzie nie zakładają rodzin, często są wykluczeni z rynku pracy, być może też żyją w ubóstwie. Inną konsekwencją jest też to, że ludzie po prostu wyjeżdżają z takich miejsc jak Ostrzeszów, Kępno, i albo wyjeżdżają do większych miast, albo w ogóle wyjeżdżają z kraju. No i generalnie my jako Europa Plus Ruch uważamy, że emigracja jest taką pozytywnym zjawiskiem, no bo to daje doświadczenie, rozszerza horyzonty, pogląda integrację europejską, ale to nie może być przymusem. To nie może wynikać z tego, że ludzie po prostu nie mają absolutnie żadnych perspektyw i ich wyborem jest na przykład to, że albo wyjeżdżają, albo zostawiają schorowanego rodzica w miejscowości, nie wiadomo, kto się będzie tym rodzicem opiekował. Także uważamy, że emigracja powinna być możliwością, ale nie przymusem i ludzie muszą móc też tutaj wrócić i mieć perspektywy. To, co mnie naprawdę przeraża, to jest to, że oskarża się w ogóle młodych ludzi za tą sytuację. Jak się zajrzy do dokumentów rządowych, to jest napisane, że główną przyczyną bezrobocia jest to, że ci ludzie nie mają adekwatnych kwalifikacji i nie mają doświadczenia. Jak ten człowiek ma zdobyć doświadczenie, jak nikt nie chce w niego zainwestować, pracuje na umowie śmieciowej poniżej swoich kwalifikacji. I to jest w ogóle przykrywka na to, że nie ma inwestycji, nie ma tworzenia położonych miejsc pracy, nie ma infrastruktury, jeżeli chodzi na przykład o transport, pociągi, o mieszkania na wynajem po przystępnych cenach, żeby ludzie też mogli się poruszać w regionie. Także mamy kilka możliwości jako europarlamentarzyści, ja mam nadzieję przyszła europosłanka, żeby zadziałać w tej sprawie. Jedną bardzo ważną rzeczą to jest mądre wydanie funduszów europejskich.
I tutaj mówimy o tym, żeby po pierwsze z jednej strony zainwestować w przyszłościowe, kluczowe gałęzie gospodarki, takie jak na przykład gospodarka cyfrowa czy gospodarka zielona, które obie się bardzo szybko w tej chwili rozwijają w Europie pomimo kryzysu, a z drugiej strony danie młodym ludziom kwalifikacji dzięki funduszom europejskim, dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, żeby na ten rynek pracy mogli wejść. Nasz pomysł jest taki. Jak wydawać pieniądze europejskie, zwłaszcza te, które są ulokowane w Funduszu Społecznym, 4 razy więcej pieniędzy w tej perspektywie finansowej niż w poprzedniej, aby one trafiały do ludzkich głów, a nie na strony ogłoszeń Gazety Wyborczej czy jakiejś innej gazety. Dzisiaj mamy do czynienia z gigantycznym marnotrawstwem pieniędzy. Uwaga na temat Urzędu Pracy, ona jest szalenie delikatna, ja powiem wprost. Działają jak urzędy pracy, jak biura wydające kwity na węgiel. Po prostu to jest tablica ogłoszeń, jakaś pani Zosia, która przyjmuje rejestrację. Więc my chcielibyśmy, mówiąc o bezrobociu, porozmawiać przede wszystkim o edukacji, o sprzężeniu rynku pracy z rynkiem edukacyjnym.